Będzie miał chęć, to będzie trenował. Tak. Bardzo dużo. Wiem, ale o tym, to po tym. Rozgrzewkę. Mówiono dzisiaj, 20 lat czekano na taki zjazd trenerów, zawodników, reprezentantów Polski. To może najłatwiej będzie, jak będziemy pokazywać i będziemy wszyscy wykonywać ćwiczenia. Zaczynamy od krążeń. Walczy bilet do Tokio. Damian Durkacz, Damian, chodź! I weź, daj im wchodź troszeczkę! Damian, zrób z nimi to, co oni z tobą robią na kadrze, nie? Pewne! Został tylko po to, żeby pokazać wam, jak się trenuje. To jest zumba, 14-krotny mistrz Polski. Robi ćwiczenia rozciągające. Scyzoryk, uwaga! Scyzoryk dalej mówi, scyzoryk! Jesteśmy w Kielcach! No dobrze, Darek, prezes mówi, żeby cię zmienić, bo za mocny jesteś. Panie prezesie, bardzo prosimy. Gdzie już Nowaczek? Do widzenia! Prezydentem AIBA, Sumarem Gremlewem, że już Żołaty robi taką walkę z sieniem, jakiej młodzi zawodnicy. Oj. No tak, ten prawy sierp jak wejdzie, to kończy walkę. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, we wadze lekkiej. Kazimierz Żadak, wielkie brawa na niego. O, powiem wam, zanim ustalam, co będą bić, to będzie ciekawe. I lecimy, lecimy wszyscy! To są Wojciech Bartnik! Kazimierz Żadak, Kaziu, zapraszamy do nas! Na każdej imprezie przywoził medal.
Ilu młodych zawodników chciałoby się tak ruszać jak pan Henryk? Wielkie brawo! Proszę, później Albert Sosnowski. Już mi na głowę, przyszły na klatce tutaj zdrową rękę, tak, ale... Słuchajcie, Krzysztof Sprowca, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, mistrz Europy, zawodowy mistrz Europy, zawodnik, który w prime walczył z Gennadijem Golovkinem. Wygląda, jakby jeszcze chciał powalczyć. Panie prezesie, chyba trzeba wiceprezesowi tę walkę zorganizować. Charytatywną. Może w Kielcach. To już oczywiście nie ta waga, ale Grzegorzowi wybacza. Albert nie tak dawno walczył. Pokazowy pojedynek charytatywny z Przemkiem Saletą u braci Collins. Ale jest z nami nasz młodzieżowy wicemistrz świata, Kuba Starzecki. Kuba, zapraszamy Cię do nas. Później szykuje się Sandra Drabi, która dojechała do nas. Słuchajcie, Kielce 2021 i wicemistrzostwo świata tego młodego człowieka. Sandra, zapraszamy do nas. Będziemy się do wszystkich. Damian Durski, Sandra Drabi. Czekamy jeszcze na rankingu. Dwa brązowe, Robert Gortat, syn Janusza Gortata. Ale był trenerem wielu pokoleń. Wielu pokoleń zawodników. Brawo, brawo, brawo! Panie i panowie, słuchajcie, no... Ruszać się tak, w takim wieku, to jest coś niesamowitego. Ale prawa przy brodzie, Andrzej. Macie Jurgo, patrzcie, co robią kobiety. To jest specjalnie takie! Taka! Teraz jest czas, żebyśmy sprawdzili to, jak ten zarząd pracuje na członkach zarządu. Daniel Adamiec, następny. Daniel, szykuj się, bo prezes Nowaków mówi, że da się dzieje naprawdę w kości. Pokazał, że potrafi te rękawice używać tak jak trzeba. A teraz prezes Grzegorz Nowaczek jako trener i Daniel Jonasz Adamiec, Duma Kielc. Ale prezesie, oczów nie zamykamy w tym czasie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim po raz kolejny, że jesteście tu wszyscy razem. Za dzisiaj od nas wcześniej. Panie Macieju, zapraszam. Panie Krzysztofie, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego pragnę złożyć serdeczne podziękowania za wieloletni wkład w rozwój polskiego boksu olimpijskiego. Wielkie gratulacje. Brązowy medalista z Moskwy. Wielkie brawa. Tak. Gratuluję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć, cześć. Dobry zdjęcie. Wielkie brawa! Niżej, Krzysiu, niżej! Tak jest! I do nas! Pięknie, pięknie, pięknie! Dzięki bardzo. Jesteśmy jedną wielką rodziną bokserską. Mamy jedną... przy okazji Dnia Boksu Olimpijskiego, tego treningu medalnego, chcieliśmy podziękować naszym wolontariuszom, którzy ciężko pracowali przez, można powiedzieć, 14 dni na mistrzostwach. Nie była zauważona przez wszystkich, ale doceniona przez Polski Związek Bokserski, przez prezesa Grzegorza Nowaczka i zarząd Polskiego Związku Bokserskiego. I wielkie podziękowania dla naszych wolontariuszy. Wielkie brawa dla nich raz jeszcze, bo bez nich ta impreza nie byłaby przeprowadzona na najwyższym światowym poziomie. Grzegorz Nowaczek, Maciej Remes, Romier Kozłowski i dyrektor artystyczny Mistrzostw Świata Łukasz Stasiak będą wręczać pamiątkowe paczuszki. Zapraszam serdecznie. Panie Paule, w ubiegłym roku ustanawialiśmy rekord Polski w treningu online. I ten trening prowadził pan Paweł Strzec, wicemistrz olimpijski. Wielkie brawa!
Savin. Dzięki!